Cześć, witajcie. Znajdujemy się przed ruinami zamku w Szczytnie. To jest kolejny gwóźdź programu artystycznego, jaki został dzisiaj zorganizowany dla mnie. Słuchajcie, jest dzisiaj takie moje małe święto. Jak to zostało ogłoszone na imprezie, na której byliśmy wcześniej, moje 18 urodziny. I chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, przede wszystkim tutaj kobiecie z zachodu, Renacie, za zorganizowanie całej tej akcji. Bogusiowi z kanału Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach, oraz wielu, wielu innym osobom, które w czynny sposób brały udział w tej intrydze przeciwko mnie, ale za co bardzo wszystkim dziękuję. Słuchajcie, takiego prezentu, jaki ja dzisiaj dostałem, to każdemu tego życzę. Także było mi miło, dziękuję wam wszystkim za to bardzo serdecznie. Słuchajcie, tutaj ta muzyka w tle to nie jest podkład muzyczny, który dodałem podczas montażu filmu. Znajduje się w podziemiach ruin zamku. Są tutaj różne artefakty. To jest bardzo takie ciekawe urządzenie. Tutaj z punktu widzenia mnie jako rolnika. Tak to wygląda, słuchajcie. No i co my tutaj jeszcze... Aha, to jeszcze wspomnę na temat tych właśnie ruin. Część jest tu już odrestaurowana, to już jest współczesna budowla, ale część, tak jak tutaj widzicie, te łuki, które pozostały, są jeszcze oryginalne. No i tutaj jak schodziłem właściwie po tych schodach, to jedna rzecz mi się rzuciła w oczy, właśnie wysokość tych stopni. Prawidłowo jest to około 17-18 cm. A tutaj w tym przypadku jest, no, po pierwsze nie są one regularne, a po drugie to no, miejscami dochodzi do 40 kilku centymetrów, także tak to się rzuca w oczy. Nikt kiedyś nie myślał o jakiejś tam ergonomii, o jakichś przepisach, o jakichś normach. Tak to wygląda, no ale cały w tym urok, słuchajcie, pokażę wam jeszcze oryginalne, zachowane części ścian, cegły, to wszystko. No i tu jako ciekawostkę, bo byliśmy w muzeum, jako ciekawostkę muszę powiedzieć, że właśnie to był zamek myśliwski, znajduje się tutaj, znaleziono tutaj podczas rewitalizacji sporo właśnie takich pozostałości po zwierzętach. Także między innymi róg tura, który się ostał, którego zwierzęta mięsożerne nie zdołały obgryźć z częścią czaszki, także takie atrakcje mnie dzisiaj spotkały.
Każda droga kiedyś się kończy, każda podróż dobiega końca i każdy dzień, nawet jeżeli byłby spędzony w miłej atmosferze z mnóstwem atrakcji, również się kończy. I tak wracając ze Szczytna, zajechaliśmy jeszcze na chwilę do lasu. Chciałbym Wam pokazać piękno tutejszych lasów, ale ja tak tylko na chwileczkę chciałem tutaj zajechać, odpocząć, wyprostować nogi, no i powiedzieć, że słuchajcie, trzymajcie się, dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie i do następnego razu. Pozdrawiam Was.